Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, no, widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, zgodnie z tym, jak to się ostatnio zakończyło, nadal jesteśmy w katakumbach tych tutaj, które ostatnio odnaleźliśmy. I tak, już na dzień dobry prawie zginąłem od Impa. I tak, ostatnio niestety pod koniec epizoda zdarzyło nam się umrzeć, więc dzisiaj musimy dotrzeć z powrotem do miejsca, w którym umrzeliśmy, żeby odzyskać tam kilkadziesiąt tysięcy dusz, przepraszam, runów, nie dusz. A jeśli miałbym być totalnie szczery, nie pamiętam ile, ale nie wiem czemu się wydaje, że można być 40 tysiąców. Ile by jednak nie było, warto je odzyskać. Jeśli nie uda się, to nie ma końca świata, ale no, nadal. I tak, nadal jesteśmy właśnie w tym podziemiach, nadal walczymy przy użyciu tego wspaniałego, lekkiego, wielkiego miecza, znanego jako Dama. I tak, czy jest coś więcej do powiedzenia? Chyba nie. Poza tym, że tak. Dowiedziałem się w sumie niczego nowego. Robiłem coś nowego? Nie. Nie, po prostu. Nie pamiętam do końca, jakie miałem jeszcze inne obietnice ewentualnie, to chyba warto byłoby wspomnieć. Bo trochę czasu minęło pomiędzy tym poprzednim odcinkiem. Przez trochę czasu mam myśli... O nie, nie, nie. Nie, nie dam się. Mówiłem, nie dam się, po czym zginęłem. Brawo, ja. Typowe. Ale tak, po prostu nie pamiętam, bo trochę minęło. A przez trochę minęło nie mam myśli, że... O, tamten odcinek zapomniałem wyrzucić przez jakiś tydzień czy coś. Nie. Trochę minęło na zasadzie... W sumie nawet nie pamiętam, idę do końca. Będę się zobaczyć po nazwie pliku, ewentualnie. Z poprzedniego nagrania. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, OBS wywala pliki w formacie takim, nazwowym, że to w sumie bardziej niż nazwa, to w sumie jest data, kiedy ten plik powstał. Okej, będzie kolejna śmierć. Jak widzę 3 impy, to nawet nie muszę myśleć o tym, czy będzie, czy nie. No chyba, że uda mi się jakimś zamuciec, to wtedy może nie będzie śmierci. Ale jeśli nie ucieknę, to będzie śmierć. Chociaż... Gdybym tutaj teraz trafił, to może jeszcze była dla mnie nadzieja. Aha, jeszcze czarodziej. Już tam dotarł. I tak. Muszę być spokojniejszy. O Jezu, ile ona tego tam nawypływała, ta czarodziejka, czy czarodziej, czy cokolwiek to tam jest. Nawet nie wiem ile, ale dużo, to na pewno. Co tam, muszę być ostrożniejszy, to pierwsza sprawa, taka najistotniejsza, najważniejsza. A, druga sprawa to to, że no. Muszę się skupić, nie gadać o głupotach. Nie, znowu. I imp mi spadł, znowu ja spadłem. Okej. Ale hej, to mam dwa impy, bo jednak udało mi się pozbyć. Ktoś powie, że to niewielka różnica. Nie powiem, że to olbrzymia różnica. Bo w przypadku wrogu zawsze lepiej mieć mniej. Nawet ten jeden mniej przeciwnik może często być tym, co zdecyduje o tym, że się uda albo się nie uda. Ale nie dosyć, że to jeszcze mówimy tu o impach. A żeby nie było impy, jak mówiłem, są znane z tego, że biją dużo i są dosyć wredne. Te tutaj biją nie najmniej. Tak najłatwiej określić. Chociaż nie nazwałbym tego dużo na standardy DLC-ka. No i jest ich trochę. Więc jak najbardziej... Mogę się irytować tym, że mi nie udało się czegoś rozegrać dobrze. Mogę się irytować tym, że coś mi nie wychodzi, ale... Nie mogę, to trochę źle powiedziane. Nie powinienem się irytować tym, że impy są jak impy. Bo to tak jakby się irytować tym, że no nie wiem, że ktoś oddycha. Nie. Po prostu impy są tak stworzone jako grupa większa przeciwników, że trzeba po nich się spodziewać, będzie ich dużo w jednym miejscu. Tak samo jak trzeba się spodziewać, że będą bić dużo. Po prostu to są zasady. Oczywiście przez takie gadanie to są zasady, nie mam na myśli, że no nie może być inaczej. Jeśli kiedyś wyszedłby Elden Ring 2 czy jakaś inna gra, gdzie chcieliby ponownie użyć tych impów, to mam takie jasne, tam mogą działać totalnie inaczej. Ale tu, w eldeńskim kręgu, w tym oto momencie, impy zostały przedstawione w taki, a nie inny sposób.
tam impy, chochliki, nie pamiętam co się nazywa, ale dla mnie imp i chochlik to jest prawie że to samo. Tak czy inaczej, no. Zdaliśmy tutaj za tą czarodziejkę, czarodzieja, w sumie nie wiem kto to tak do końca, wiem tylko, że brzydkie. Ale ma jakieś fajne ty trzymadła swoje. Tu jest jakaś trumna, w której mamy dom królestwa ciemne. Jakby to tak powiedzieć... Sol. Seriously. Nie żebym narzekał, czy był chciwcem, ale... No właśnie. Zawsze musi być to ale. Jeśli nie ma ale, to jest podejrzanie. No jak na wysiłek, który tutaj włożyłem, żeby się tu dostać. Ilość zlamień, śmierci, co oczekiwam może jakiegoś lepszego czegoś. Że okej, no, bądźmy ze sobą szczerzy. TLC jest skłonny dawać tym kamieni jedynki. Chyba, że... Mam pomysł, co jeszcze jest możliwe. Tak! Dobrze myślałem! Czuję się mądry. A kolejny? Ja powinien patrzeć na sufity. Zanim gdziekolwiek wejdę. Może okej, podłogi też to niby trochę pokazują. Jeszcze na runę. No bez przesady. Ile żeście tego chcecie mi jeszcze dać? Jak głęboko ja muszę leść? Nie żebym narzekał, bo... zapomniałem, że tutaj też były te kolce. Moja pamięć jest naprawdę dzisiaj nie za dobra. No, dawaj. Wiedziałem. Ja tylko czekałem na moment, w którym będzie można coś takiego zrobić, po prostu. Ja tylko na to czekałem. A. Pięknie. Popój wojny... Błyskocisk? Że co? Czym jest błyskocisk? Błyskawice. Teraz tak, ten popiół wojny daje właściwość błyskawic i umiejętność błyskocisk. Umiejętność złotych rycerzy, którzy służyli Godwinowi. Okej, to już ciekawe. Z niskiej postawy ciało zostaje przemienione w błyskawicę, która z zatrważającą prędkością uderza w przód. Do użytku na każdym oręż do walki w zwarciu. Dziękuję. Prawdopodobnie sobie to przetestuję, bo spowoda się dziwnie. Jak coś zapowiada się dziwnie, nietypowo i tak dalej, to jest chęć. Mamy ciekawa rzecz. Złoci rycerze, którzy służyli Godwinowi. Ani, czyli że co, będziemy tu jakoś bardziej poznawać histerię Godwina? Pierwszego z martwych półbogów? Czy co? Fajna rzecz i w ogóle, ale... nie to... Dobra, już ogarnięte. Ale, to jest tak trochę losowe? Ze śmierci, aha! Okej, mamy bossa, któremu bijemy tyle, co i nic. A który bije dosyć dużo. Pewnie zginiemy. Kilka razy! Co on mi zrobił? Kto się umie wytłumaczyć, co on mi zrobił? Wow, po prostu. To było szybkie. A tak czy inaczej, jak widzę, z kim mam do czynienia, to wiem, że muszę się przygotować na itowanie czarnym ogniem. To jest jedna nadzieja, ale... Ale no...
Czy on rzucił we mnie dwoma błyskawica? Czy on wykorzystał... No, nie będę zdawał takich głupich pytań. Chyba właśnie widzieliśmy błyskocisk w akcji. Kołeła, zapomniałem jeszcze o tym, żeby użyć butelki. Szczególnie, że teraz ta butla nam daje regenerację energii i odporności wszystkich typów. Co zmienia nic? Przepraszam ja bardzo, czemu ta butla nic nie zmienia? Okej. Okay. Jeśli będę ostrożny, to może nie zginę od razu. Ale okej. Okay. Uderzam w mikrofon. Brawo ja. Teraz będę musiał poprawić wszystko. Mam nadzieję, że jest to ustawione okej. Okay. Ale tak, to starcie będzie ciężkie do wygrania. Hym. I jeszcze raz hym. A jak do tego tu podejść? Tak najlepiej. Na pewno bez tego, bo to tutaj nic nam nie daje. I tak, no ściel protezy. Ewentualnie to. Jakbyśmy wypytali na co? 87. To jeden. Fajne, ale nie. No ściel protezy jest bezpieczniejszy. Zmienia to z 87 na 80. 7 punktów, to nie jest tak dużo. Dobra. Dobra, więc żywotność bestii. Niech sobie jeszcze będzie i... Nawet się nie będę bawił. Chociaż czarny ogień działał na niego. O, nie. Mówiłem nie. No, gościu, ogarnij się. Chciałem rzucić czarnym ogniem, a nie... A nie podpalić sobie miecza, ale dobra. Jak już podpaliłem, to... To niech będzie. O. W ogóle mam głupi pomysł, to będę musiał zaraz wykorzystać. Jak teraz zginiemy, to mam pomysł, jak go pokonać. Ma bardzo dużo życia, nie będę ukrywał. Ale mogę przeczekać tę walkę i czarnym ogniem go wykańczać. Poza tym nie powinien unikać jego ataków aż tak. W ogóle najlepiej to byłoby nie unikać, tylko brać na tarczę. A właśnie, brać na tarczę. Chyba mam ten talizman, który jeszcze tarczę wzmacnia. Okej. Okay. Po jego kombie mogę zrobić jeden lekki atak. Warto wiedzieć. Czyli mówię o takim bezpiecznym jednym ataku, bez konieczności potem błagania gry o to, żeby nie zdążył mnie uderzyć. Więc tak. Tylko czy guard counter by zdążył pójść po jego samym kombosie. Albo właśnie guard countera. Okej. Okay. Fajnie, nie zdążę. Bo mam właśnie... Chciałem, powiem wam szczerze, i to powiem wprost. Chciałem idealnie sobie w tym momencie zarzucić to coś, co jeszcze zmniejsza otrzymywane obrażenia. Znaczy, zmniejsza... zrzucić staminy na tarcie. Dobra, udało się. Zarzuciłem to. Trochę za wcześnie, ale okej. Okay. Trochę za wcześnie. Proszę bardzo, a to co to jest? Panie rycerz, pan tu czytuje. No. Nie ma tak dobrze, że robisz sobie co zechcesz po prostu i tobie wszystko wolno mi nic. Nie ma. Nie, tak serio. Nie mogę tak unikać tego cały czas. Muszę też rzucać tym ogniem, żeby go unicestwić. O, skończyły mi się butelki. Dobra. No to zgona.
Nie żyjesz. Standardowo. Jakbym tego nie wiedział, że nie żyje. No ale dobra. Możemy go ubić. Tylko potrzeba mieć tutaj naprawdę techniki, znaczy technikę spokojną, opanowaną. Co tu idzie, pieczęć przerzucam na prawą rękę. Żeby nie musieć chować tarczy do rzucania zaklęć. I cel jest prosty. Mamy tutaj mojego drugiego manę. Całe szczęście, bo to jest zbawienne w tej sytuacji. Aha! Znowu na dzień dobry chcę rzucić wszystkim błyskawicami. Albo sens. No! Oto mój cały plan. Chcę liczyć na to, że z rzadka będzie robił jakieś super potężne ataki. Chcę po prostu przeczekać czarnym ogniem. Nie to chciałem kliknąć. Gro. Aj, lamie. Strasznie lamie. Ale to teraz nieistotne. Gin. I w ogóle pomyślcie sobie o tym przeciwniku. On tutaj jest bossem tej lokacji. I okej, okay, tylko lokacji, nie wszystko. I to jest tylko pojedyncze podziemie. Może nie cało jakaś kraina. Ale nadal. Jest jej bossem. Ma jakieś triki takie, tego typu. Ma te swoje błyśnięcie do mnie. Ma te swoje wiry piornowe. A jestem w stanie powiedzieć, że i tak jest mniej irytujący od moga. Naprawdę, on... Oj, nie mam many na czarny ogień. To już jest naprawdę niebezpieczne. Ale tak. Bardziej chodzi o jedną rzecz. Da się stawić wyzwanie w świetny sposób, bez implementowania mnóstwa irytujących mechanik, naprawdę. W ogóle może spróbujmy z nim walczyć normalnie, skoro nie jestem w stanie inaczej. I tak zginę, więc no... Wiadomo, to było dla mnie niestety. Ale tak... No, ciekawe rzeczy tutaj trafiła. Prawdę powiedziawszy, nie chcę się poddawać. Nie chcę sobie iść, chcę go ubić. Ale nie wiem, czy dam radę. Tak czy inaczej... Najlepsze, co mógłbym zrobić... Moment, na pewno. Ty nie mówisz, że mam znowu przejść na szpony. Ale właśnie, szpony! To może być rozwiązanie. Mam wziąć moje szpony w ostatnim rycerzu. Tak w sumie właśnie chciałem powiedzieć, że nie koniecznie się przeszkodzi na szpony, ale... Muszę... Albo nie szpony. Pata! Tak. A dlaczego pata? Powiem wam tyle. Możesz nie wierzyć, ale... Zasięg na tym czymś jest niesamowity. A zobaczcie, ile ataków mogę wyprowadzić. Jest szybkie. I może... Można nałożyć na to czarny ogień. Czegoś więcej tu chcieć? A no tak. Tego, żeby byle uderzenie nie przerwało moich ataków, na przykład. Lepszej obrony, na przykład. I tak dalej. Ale nie, teraz tak na poważnie. Nie żartując i śmiejąc się, nie my, i tak dalej. Uwierzmy najgrubsze, co możemy. Nie interesują mi przewroty. Ja chcę zrobić face tanka po prostu z siebie teraz. Chcę face tankować wszystko. Tak, najcięższe, co mam, oczywiście, że to. A, tak, rękawice... Mam jakieś lepsze, czy nie? W sensie są takie, które mają tylko co błyskawice lepsze, podobne... O! To może być, bo magia nas nie interesuje. Potrzebuję jak najlepszych fizycznych, generalnie. I jak najlepszych błyskawic. Więc tutaj to jest najlepsze. Tak. Potem tutaj, wezmę to na razie. Zobaczymy, czy będzie gdzieś lepsze błyskawice, albo lepsze coś. O... Tu są lepsze błyskawice, ale wszystko inne gorsze.
Dobra, tu mam chyba najlepsze. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś się znajdzie. Ale osobiście wątpię. Ja, to jest najlepsze, co może być. I teraz tylko zobaczę jeszcze tu. Nope. Okej. Okay. Duży ciężar. A ile mamy równowagi? 63. Okej. Okay. Usunę to. I jest nagle średni ciężar. I teraz tak. Walamy to, zamiast tego mogę... Czy mam coś, co sobie mogłoby pomóc? Chemy. Teoretycznie co? Dobra! No to idziemy. Ewentualnie mogę zamiast tego wziąć regeneracyjny talizman. Ten na HP-ki. Żeby się jeszcze szybciej podleczyć. Ale dobra, mam 63, więc... Nadal będzie mi wytrącał, okej. Okay. Super, po prostu. A umiejętności tankowania obrażeń... Nie zmieniły się prawie w ogóle. No nie, dobrze. Mhm. Szczerze nie czuję żadnej różnicy w tym, jak szybko mnie morduje. Nie wiem, czy to coś dobrego, czy coś złego. Dobra. Może nie ma sensu się bawić tym czymś. Wróćmy do damy. I tak, z nią mam już duży ciężar, niestety. Pomijając, że mam duży ciężar, mogę spróbować zrobić jedną rzecz tylko. Tak jeszcze ogólnie mówiąc... A jest to oczywiście nałożenie jakiegoś tutaj smaru, krwawienie, zgnilizna. Przecież tego zgnilizny bym nie chciał. Trucizna, ogień, magia. Na razie mogę przedstawić na przykład ognisty smar. Jeszcze chwilę powinien utrzymać. I wiecie, jakie obrażenia będą się prezentować. Okej. To się nie najgorzej jest, jeśli chodzi o samo obrażenie i tym podobne rzeczy. Gorzej jest natomiast, jeśli chodzi o moje możliwości na przyjmowanie obrażeń na klatę. Ale tak... Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o obrażenia. Więc zakładając, że chwilowo porzucimy to na rzecz tego... To jak stoimy z zaklęciami w sumie? Czy jest jakieś, którego nie możemy użyć? A poza tym, a wszystko możemy, dobrze. To jest trochę lepiej. Teraz tak, jak jeszcze powiem, że pieczęć do prawej ręki. Aż to będzie totalnie nubskie i tak dalej, ale... Tak, i teraz zamiast tego biorę oczywiście to. Tutaj wezmę tarczę. I szczerze, może takie podejście będzie naprawdę tym, co mnie jeszcze tutaj uratuje. Jeśli będę musiał tak po prostu przeczekać i raz na, nie wiem, na kilka minut potem rzucać... Tam chyba kilka minut to przesada, ale po prostu z rzadka rzucać tylko sobie tym... czarnym ogniem. Jeśli to mi pozwoli go pokonać, to niech i tak będzie. Szczerze, niech tak będzie. Nie będzie koniec świata. Oczywiście wtedy większość walki bym musiał przyciąć prawdopodobnie. Ona będzie się rozciągać masakrycznie długo. Ale... Ale właśnie. Bo jest ale. Żebym będę wiedział, że mogę go pokonać. Gorzej tylko, że on może zrobić tylko swojego błyska i... za plecy mnie zabić. Tia. Tia. Ale do tego trzeba mądrzej podejść. A nie tak na chama i prostaka jak ja, co próbuję. Ale jeszcze pad mi się odłączył, super. Super. Ogarnij się, gro. O. Powiedzmy, że tak to by się przydało, co standardowo i teraz tak.
takiej konfiguracji mogę... A jak to się nazywa? Brakuje mi słów teraz. No tak, jestem w stanie teraz na spokojnie w tym secie mieć średnią dźwig, co może trochę pomóc, chociaż niewiele raczej. Tak, z damą niestety już będzie duży. Ja, ale w ten sposób mogę jeszcze unikać czegoś, co on tam będzie na mnie chciał wysłać. Okej. Ewentualnie jakbym jedną rzecz wymienił, może jakąś lżejszą. Albo jeszcze bym wziął ten talizman ten, który zdobyliśmy w poprzednim epizodzie. Może się uda w tej zbroi móc używać damy. Dziwnie to brzmi, muszę przyznać, ale tak, może się uda. W ostateczności, jeśli przestał ten odcinek, nie będę umiał go pokonać, to po prostu się poddam i zajmiemy się jakimiś innymi pierdołami, ale... No na razie... Na razie nie mam zamiaru. Najprościej mówiąc. I tak, różnica jest niewielka i... Okej. Okay. Jestem w stanie zrobić tak dzięki temu. Świetnie. A czy mogę do tego dołożyć jeszcze pieczęć? A no mogę. No proszę. Dobra. Najcięższe, co mamy, i nadal mogę używać damy. Super. Wrażenia mogą być lepsze. Ale... Nadal. Teraz jestem teoretycznie bardzo dobrze chroniony. I nadal mogę robić uniki. Jak trzeba, to są w stanie rzucić jakieś zakręcie. Okej. Na pewno to też jest ważne. I z czym tutaj zlamiłem, nie przyniosłem ze sobą od razu tego wzmocnienia regeneracyjnego. To powinno użyć tuż przed wejściem na arenę, przez to jak wygląda jego sposób walki. Ja. Pozwólcie, że ja sobie sam może trochę popróbuję z nim. Czemu nie? Okej, ważna rzecz, można mu robić plec staba. A więc tak. Może to jest technika, po której uda się go pokonać. Po prostu robić plec staby, kiedy się da. Niezbyt honorowa, ale anegdota. Przez bardzo długi czas był to jedyny sposób, w którym walczyłem z Havel w jednym z Dark Soulsów. Teraz mogę z nim walczyć jeszcze normalnie. Oczywiście plec staby są łatwiejsze, ale tak. Kiedyś to była jedyna technika, w jaką byłem w stanie pokonać Havla. Sam Havela. Nadal nie wiem, czy Havla, czy Havela się mówi prawidłowo. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie czy sens. W końcu nie jest ten... jak to się nazywa? Żebym teraz ślicznił gafy, ale to by był... Nie jestem trochę czechosłowacki czy czeski, ale ogólnie tak, prezydent. I tak pewnie tutaj padnę jeszcze kilka razy, tak, tylko tak powiem, że spokojnie. To, że znalazłem, że odkryłem po prostu niesamowitą rzecz, że tak, można go plecostabować, to nie oznacza, że już teraz wygram. Proszę, by nie było, plecostaby naprawdę, na pewno są techniką pomocniczą. Ale nie ukrywajmy, nie mam idealnej broni do robienia plecostabów ze sobą. Więc nadal mogę zginąć łatwo od tego. Okej. Okej. A, przepraszam bardzo, za co ja tam dostałem obrażony przed chwilą? Okej, dobrze. Dobrze. Jedna butelka w takim wypadku? Okej, przepraszam, a to... Ach, nie, dobra. Nie, bo chciałem powiedzieć, co znowu miało być, ale po prostu zrobił swojego tego dasha.
atakiem, czy przynajmniej właśnie największym zagrożeniem są te jego ataki z pomocą elektryczności. Bo reszty jestem w stanie czy to blokować tarczą, czy jakoś uniknąć. Oczywiście blokowanie jest bezpieczniejsze, ale jeśli uda się uniknąć, to jest lepiej dla nas, bo no nie marnuje energii. Okej, będzie teraz się zaczynam tornada. Okej. Czyli jego nowe elektryczne triki się zaczynają, jak ma jakieś 60% HP? Może 50 paru? Ale dobra. Aha! Przepraszam bardzo, to już jest... O cholera! Nie, tak to ja się bawić nie będę. Tak to ja się bawić nie będę. W sensie... Okej. Szkoda, że to zrobił. Bo po prostu szkoda. Ale muszę pochwalić From Software w tym razem, że jest to dobrze zatelegrafowany ruch. Widać, że on coś robi nietypowego, że o cholera, może to, co on robi, nie jest najlepszym... Nie jest najbezpieczniejsze, lepiej się przygotuje. I tym podobne. Więc tak... Nie mogę im zarzucić, że to jest źle. Bardzo nieprzyjemne, oczywiście. Chamskie, jak najbardziej. Ale dobrze widoczne, też jak najbardziej, tak. Świetny atak, świetny ruch. Coraz większy mam szacunek do tego bossa i coraz bardziej mi się on podoba. Bo jest to trudna walka, nie będę ukrywał. Ale... Trudna, lecz sprawiedliwa. I proszę, to właśnie ten ruch. Teraz by nas znowu okradł z HP-ków. Gdyby nie kwestia, że... Teraz już wiedziałem, jak to, o co z tym chodzi, więc... Adekwatnie się przygotowałem do tego, żeby zrobić unik. I... O, nie wszedł predstaw. Taki błąd z mojej strony mógł mnie kosztować życie, szczerze mówiąc. Ale tak, mimo wszystko nie kosztował. I dobra. Jak widzicie, stabbing jest kontynuowany. Więc... No tak, to podejście plec stabbingu wam pokażę, ale jeśli zginę, następny plec stabbing, będę robił sobie samym, okej. Okay. Wiecie, szkoda też waszego czasu. Na takie rzeczy cały czas, okej. Okay. Nie mam błogosławieństwa bestii. I jeszcze ten atak. No, złapałeś mnie. Gratulacje. Ale jeśli to dobrze ostrożnie rozgrywał, to mamy zwycięstwo. Za tym idzie, spotkamy się, jak pledstabbing pójdzie trochę dalej. Okej, kilka pledstabów później. Stwierdzę, że wam zaktualizuję trochę sprawę, bo sytuacja wygląda bardzo pięknie i ogólnie mamy wyciągnięte szpony. Gdyż już ponieważ mają 10% lepsze obrażenia na krytyku, mimo tego, że biją trochę mniej niż Milady, no to jakoś tak łatwiej nimi... I tutaj tego nie wytłumaczę. Ale łatwiej mi po prostu jakoś trafić te pledstaby. Więc tak. Żeby nie było... Od razu mówię, ja się tu wyciszę, żeby się skupiać w pełni. Nie będę komentował, ale dam wam okazję zobaczenia do końca już tego podejścia. Więc no, miłego seansu.
Chyba idzie mi dobrze nawet, jak tak myślę. Wow. To mnie zaskoczyło. Szczerze mówiąc, to co się tutaj stanęło, to mnie zaskoczyło. Ale okej. Okej. A, w sensie nie. To trzeba zostawić. Ale tak, bo co tutaj takiego istotnego w sumie wynikło z tego podejścia? Nie wiem, czy coś wynikło. Poza tym, że... Wow i... O. Ciekawe to było. Dla mnie, delikatnie mówiąc. Tak czy inaczej... No znowu porażka, więc spotkamy się znowu za chwilę, jak już... No trochę sobie go posplec stabuje bardziej. Okej. Okay. Jeden plec stab i mamy to chyba zrobione. Tak. Udało się. Czy wy to widzicie? Udało mi się i dwa topory rycerza śmierci. Może będę chciał ich używać nawet. Czemu nie? Medalion ze szkarłatnym bursztynem. Trzy. Okej, okay. Czyli 1755 HP mamy teraz. Z tym mamy 1874. Fajne. Fajne zwiększenie. Ile z niego? 110 tysięcy. Bez skarbeusza. Było warto. Oj, było warto. I cóż, tym samym... A, dajcie tylko chwilę, bo mi się... Nie wiem, czemu podgląd zamknął. Wolę mieć pewność, że się wszystko nagrywa. Tak, jest dobrze. Ale tak. Tym samym udało się przejść te lochy. To... Udało się... Wow, teraz zdałem sobie sprawę. Udało się pokonać... pierwszego bossa w DLC. Nieźle. Nieźle. Pytanie teraz tylko... Gdzie? I ja to powtórzę. Gdzie mogę dostać takie fajne błyskawice, jak on miał? Bo ja chcę. Ja chcę. Mama, kup mnie. To jakkolwiek to inaczej nie określić, ale nie. To... Wow. Design bossa. I co wszystko, co tutaj było. 10 na 10. Ale dobra. Powróćmy do tego, co zazwyczaj nosimy. Lżejszych rzeczy. Możemy zostać coś takim tym złotym. Czemu by nie? Jest tak. Ale to będziemy kończyć epizoda, powiem szczerze. Wiem, że możesz wydawać nijaki przez to, ile razy umierałem i tak dalej, ale no. Ostatni trwał prawie godzinę. To dam wam teraz takie krótszego na uzupełnienie. Tak. Mam komplet swoją drogą. Niestety jeszcze nie mam komplet. Szkoda, dobra. W takim wypadku wrócimy do tego. Jednak preferowałbym nosić komplet. I dobra. Jesteśmy tak tutaj, jak staliśmy, tak staliśmy. Jeszcze tylko zanim coś, to muszę. Nie byłbym sam, gdybym tego nie sprawdził. Po prostu muszę to sprawdzić. A gdzie to jest? Proszę. Nawet nie mówię o tym konkretnie. A ustawmy tak, bowiem, że błyskawice lubią się składać po zręczności. I tak, przywróćmy jeszcze wszystkie te talismany, które na co dzień nosiłem. Tak, na tym miejscu miałem żółwia na energię, ale mogę w niedobrze nosić to na razie. Czemu nie? Tutaj weźmy protezę, bo proteza wydaje się być najbezpieczniejsza. I dwa palce? Nie. Dwóch palców nie potrzebujemy. Weźmy żółwia w takim wypadku. Bo tak, wszystkie rzeczy, które chcę nosić, mogę nosić bez tego. Teraz wielkie pytanie, czy... To, z czegoś tak nie śmiewałem, że ma taką dziwną nazwę, okaże się być tym trikiem, który on tam robił? Tak! Dokładnie to robił. Więc no cóż. Musiałem zginąć. Musiałem do hołeły. Mogłem najpierw wydać runów. Ja głupi jestem. No cóż, tak się inaczej. Nie pozostaje nic innego, jak teraz się skupić. Jak na poważnie się skupić. Nie ma, że nie. Próbować na spokojnie odzyskać te runy, zanim mi one do hołeły przepadną. Nie chcę kolejnych 110 tysięcy stracić. Tak, 102 tutaj, tak, 110 fizycznych. Nieźle.
się na wymyśli, więc teraz skalowanie od siły jest prawie że zerowe. I tak. Jak mówię, odzyskać siły. Nie interesuje mnie aż tak reszta. Teraz, kiedy odzyskałem runy, to reszta oczywiście też i tak. Okej. Pokonani. Więc... No coś, na tym kończymy, jak już mówiłem. I tak. Za te runy nie wiem, ile będę mógł tak naprawdę wykupić. Powiem, że ta zdolność ciekawa. Niestety ma trochę krótszy zasięg. Ale tak. Pomyśl jeszcze, no co wydać, czy na pewno bierzemy to, jak to się nazywało, mistycyzm dla krwawienia, czy nie? Bo równie dobrze może rozwinę trochę siłę, albo wiarę. Może, kto wie, pobawimy się tym. No tak, to porek niby taki typowy, ale... Widziałem się trochę bardziej wyrafinowanego, ale tak... W ogóle błyskocisk, dwa topory. Tak. Czyli to jest to. Tylko, że mogę zrobić coś takiego, a potem jeszcze... takiego. Dobra. To teraz, żeby już tak nie przesadzać naprawdę, to ja zaraz tutaj będę kończył, tylko... Jeszcze z drugiej strony są ci sami. Gdzie pies plus żołnierz, to zobaczymy sobie, jak te toporki sobie poradzą. Pewnie zginę. Ale jak mówię, na spokojnie sobie to potem odzyskam, więc nie musicie się aż tak bać. Okej. Actually, na moich badziewnych statach, bo tego nie będę ukrywał, moje staty są totalnie za niskie, jeśli chodzi o ofensywę. Defensywnie jest ciężko, też. Okej, ale to jest zasługa tego, że po prostu... I to słyszałem, że jest ogólnie opinią większości, że dziadostwa w DLC po prostu biją strasznie dużo. Ciężko mieć tutaj wystarczającą obronę. Ja powiem tak. Widać, że biją dużo, a jak mówiłem, śmierć. Ale tak, widać, że biją dużo. Jednakowoż, i to będę podkreślał, jednakowoż, mimo to nie uważam, żeby to było niesprawiedliwe. Możecie się naprawdę zastanawiać, jak to, czy coś, ale... Ja czuję, że jest to jak najbardziej okej poziom trudności. Niech będzie takie, że po prostu szybko ginę. Okej. Nie jest to może najprzyjemniejsze, ale niech tak będzie. Długo jak bossy będą dobrze zaprojektowane, tak jak ten tutaj właśnie, czy wcześniej, w sumie, z tych, których walczyłem, to w sumie... No, ten smokowiec też nie jest zły, w sensie... Delikatnie irytujący był, nie będę ukrywał. Nie! Proszę nie. Dobra, nie stracę, już nie stracę. Jak nie ma psa, to mogę się na nim skupić spokojnie. Z mieczem, czy mam w dwóch rękach. To jest prawie nic nie daje. Ale tak, wracając... A co ja chciałem? Tak, jeśli będą tak dobrze zaprojektowani, jak smokowiec, który był okej. Okay. Ten rycerz, który jest dla mnie po prostu wow, top i w ogóle. Kto wie, co tu jeszcze się skrywa, to niech mnie biją dużo. Ale jeśli właśnie ataków da się wyuczyć, telegrafują dobrze ruchy, które mogą cię zabić i tak dalej, to... Ja nie mam żadnych po prostu pretensji, nic. I to zobaczmy rozwoju, ile mam poziomów. 2. Czyli mógłbym mistycyzm ogarnąć. Albo mógłbym podbić sobie statystyki bojowe. To usiła zręczność. No cóż. Jeśli chcecie, żebym coś konkretnego zrobił, piszcie to w komentarzach. Ja na ten moment kończę i... No trzymajcie się i hej, hej. Do usłyszenia już niedługo pewnie w kolejnych epizodach, bo... Jak będę miał możliwość, to pewnie będę siadł tylko Eldena, bo przyjemnie jest. A, w sumie jeszcze tak na zakończenie można sprawdzić jedną rzecz. Standardowy, normalnie, ciężki, słabo, wymyślny, fajnie. Ho! Ha! Quality.